James Oliver Curwood. Barry, syn szarej wilczycy. Czyta Mieczysław Morański. Wydawnictwo Quest Agency. Rozdział pierwszy. Świat Barry'ego. Przez wiele dni po urodzeniu świat był dla Barry'ego obszerną i mroczną jaskinią. Mieszkał w sercu wielkiego wykrotu, gdzie ślepa, szara wilczyca znalazła bezpieczne schronienie na czas jego dziecięctwa. Kazan, towarzysz wilczycy, odwiedzał ją z rzadka. W ciemności oczy psa błyszczały niby zielone latarnie. Te oczy właśnie dały Barry'emu poznać, że istnieje coś jeszcze prócz łona matki. Objawiły mu zmysł wzroku. Dotychczas miał czucie, węch i słuch, ale w tej czarnej pieczarze, pod sklepieniem zwalonych drzew, nie widział nic do chwili przybycia oczu. Na razie przeraziły go. Potem wzbudziły w nim ciekawość i strach zamienił się w zainteresowanie. Nieraz, gdy przyglądał się im badawczo, raptem ginęły. Zdarzało się to, ilekroć Kazan odwracał łeb. Potem znów zapalały się w mroku tak niespodziewanie, że Barry mocniej przytulał się do matki, która zawsze lekko drżała podczas odwiedzin psa. Barry oczywiście nie miał nigdy poznać historii rodziców. Nie miał się nigdy dowiedzieć, że jego matka, szara wilczyca, miała w żyłach czystą krew wilczą, gdy ojciec, Kazan, był psem. Poczynała się w nim co prawda budzić inteligencja, jednak jej rozwój nie mógł przekroczyć pewnych granic. Z czasem pojął, że jego matka jest ślepa, lecz nigdy nie dowiedział się o zażartej walce między szarą wilczycą a rysiem, w której nieszczęsna samka postradała wzrok. Przyroda nie mogła mu nic powiedzieć o straszliwej zemście Kazana, ani odmalować pięknych lat wspólnego życia, wzajemnej wierności, dziwnych przygód wśród dzikich puszcz kanadyjskich. Mogła go tylko uczynić synem Kazana. Lecz na razie i w ciągu wielu dni istniała dlań tylko matka. Nawet gdy jego ślepki otwarły się szeroko i gdy już utrzymywał się na łapkach, tak że mógł się trochę wałęsać w ciemności, dla Barry'ego nie było na świecie nic prócz matki, choć wciąż jeszcze nie wiedział, jak ona wygląda. Czuł natomiast, że jest duża, miękka i ciepła, że językiem oblizuje mu pyszczek i przemawia do niego łagodnym skowytem, co dopomogło mu wreszcie do wydobycia własnego głosu w słabym, skrzykliwym piśnięciu. Ale przedtem jeszcze nadszedł cudowny dzień, gdy zielonkawe latarnie, będące oczyma Kazana, zbliżyły się nieco, czyniąc to powoli i bardzo ostrożnie. Dotychczas szara wilczyca zachowywała się tak, że pies musiał się cofać. Samotność w tym okresie była pierwszym nakazem jej dzikiej krwi. Głuchy pomruk i Kazan stawał. Lecz tego dnia pomruk się nie ozwał, a raczej zamarł w gardle samki jako niski skowyt. Drżała w nim nutka tęsknoty i szczęścia. Już dobrze, mówiła psu, który przystanąwszy na chwilę, odpowiedział głębokim skomleniem. Kazan zaczął się zbliżać jeszcze wolniej, jakby niepewny tego, co znajdzie, a Barry ciaśniej przylgnął do matki. Usłyszał potem, jak pies ciężko pada na brzuch obok wilczycy. Nie czuł strachu, tylko silną ciekawość. I Kazan również był mocno ciekaw. Sapnął, nastawił uszy. Po pewnej chwili Barry zaczął się ruszać. Cal za calem odpełzł od boku matki. Każdy mięsień jej smukłego ciała zesztywniał. Wilcza krew słała nieufną przestrogę. Barry'emu grozi niebezpieczeństwo. Jej wargi zmarszczyły się, obnażając kły. Gardziel drżała bezgłośnie. Z mroku, z odległości 2 jardów, doleciał słaby pisk szczenięcy i pieszczotliwe mlaskanie języka Kazana. Barry przeżył pierwszą w życiu przygodę. Odnalazł ojca.
Wszystko to zaszło w 3. tygodniu jego szczenięcego życia. Ukończył właśnie 18 dni, gdy szara wilczyca pozwoliła kazanowi zawrzeć znajomość z synem. Gdyby nie kalectwo i wspomnienie dramatu na słonecznej skale, wilczyca urodziłaby Bariego na otwartej przestrzeni i łapki szczeniaka wzmocniłyby się rychło. Od razu by poznał słońce, księżyc i gwiazdy, wiedział, co znaczy grzmot, oglądałby lśnienie błyskawic. Lecz wszystko się inaczej ułożyło i Bari nie miał w tej ciemnej pieczarze nic innego do roboty, prócz łażenia w mroku i oblizywania drobnym, szkarłatnym językiem rozsianych wokoło surowych kości. Niejednokrotnie zostawał sam. Słyszał, jak matka wychodzi, zawsze niemal na wezwanie kazana. Krótkie szczeknięcie, dolatujące do wykrotu, niby oddalone echo. Sam nie miał nigdy zbytniej ochoty biec za nią, aż do dnia, gdy wielki, chłodny język kazana przejechał po jego pyszczku. W ciągu tych paru sekund przyroda dokonała w nim cudownych zmian. Jak dotąd jego instynkt nie zbudził się jeszcze w zupełności. Lecz teraz, gdy kazan wyszedł, pozostawiając ich samych, Bari przyzywał go z powrotem, piszcząc tak właśnie, jak dawniej po odejściu matki. Słońce stało prostopadle nad lasem, gdy po upływie godziny czy dwóch od wizyty kazana szara wilczyca wymknęła się z pieczary. Pomiędzy gniazdem Bariego a wierzchołkiem wykrotu leżała gruba na 40 stóp warstwa połamanych i ubitych korzeni i gałęzi, przez którą nie mógł się przedrzeć żaden promień. Ciemność bynajmniej nie przerażała szczeniaka, gdyż światła w ogóle nie znał. Dzień, nie noc, miał go przerazić. Na razie jednak, pisnąwszy pod adresem matki, by zaczekała, odważnie podążył jej śladem. Jeśli szara wilczyca usłyszała wołanie syna, to w każdym razie nie zwróciła żadnej uwagi i chrzęst jej łap na kruchym chruście szybko zamarł w oddaleniu. Tym razem Bari nie zatrzymał się przed zwaloną kłodą, grubą na 8 cali, która dotychczas właśnie w tym kierunku zamykała mu świat. Wgramolił się na górę i stoczył na drugą stronę. Dalej była wielka przygoda. Szczeniak dziarsko ruszył jej naprzeciw. Przebycie pierwszych 20 jardów zajęło mu sporo czasu. Potem dotarł do pnia wypolerowanego gładko łapami szarej wilczycy i kazana i przystając co metr, by żałośnie wezwać matkę, powędrował przed siebie. W miarę jak szedł, świat jego zaczął podlegać dziwnym zmianom. Dotąd nie znał nic prócz czerni, lecz obecnie ta czerń załamywała się w fantastyczne cienie i kształty. Raz uchwycił nad głową ogniste lśnienie, błysk słońca, co go tak zaskoczyło, że rozpłaszczył się na pniu i dobre pół minuty leżał bez ruchu. Później poczłapał znowu. W dole pod nim zaskrzeczał gronostaj. Usłyszał szybki tupot łapek wiewiórczych i dziwaczne wód, 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 nie przypominające w niczym dźwięków wydawanych kiedykolwiek przez szarą wilczycę. Pień nie był już gładki, lecz chropowaty i wiódł go w górę coraz wyżej pomiędzy splątane gałęzie, stając się jednocześnie coraz węższy. Bari zaskomlił. Wrażliwy nosek na próżno usiłował pochwycić ciepłą woń matki. Raptem pośliznął się i upadł. Czując, że traci równowagę, wrzasnął przenikliwie. Musiał się poprzednio wgramolić wysoko, gdyż upadek był jak dla niego poważny. Miękkie ciałko lecąc obijało się to o jeden, to o drugi konar i gdy wreszcie bęcnął o ziemię, tchu mu brakło. Jednak prędko stanął na 4 drżących łapkach i zamrugał ślepkami. Nowa groza przykuła go do miejsca. Świat uległ szalonej zmianie. Był morzem światła. Gdziekolwiek spojrzał, widział dziwaczne rzeczy. Lecz najbardziej przerażało go słońce. Dało mu pierwsze wrażenie ognia. Uczuł ostry ból oczu. Gotów już był umknąć w przyjazny mrok wykrotu, ale
W tej samej chwili zza stosu zwalonych drzew wyszła szara wilczyca w towarzystwie Kazana. Radośnie upieściła synka pyskiem, a Kazan psim zwyczajem ją machać ogonem. Bari miał odziedziczyć tę psią cechę. Jakkolwiek półwilk stale miał wymachiwać ogonem na znak zadowolenia. Usiłował nawet uczynić to teraz. Być może Kazan zauważył próbę, gdyż przysiadłszy na zadzie, szczeknął z aprobatą. A może po prostu mówił do szarej wilczycy: no, nareszcie nasz bąk wylazł z tej jamy. Dla Bariego był to dzień niezmiernie ważny. Odnalazł ojca i świat.